bez intensywnych ćwiczeń nawet najlepsi młodzi muzycy wiele nie osiągną, to oczywistość. Młoda skrzypaczka jaworznianka Emilka Szłapa wie o tym doskonale. Jest muzykiem nieprzeciętnie utalentowanym, na dokładkę należy do konsekwentnych i pracowitych. Posiada więc wszelkie predyspozycje do osiągania muzycznych sukcesów. Emilka zawsze wybiera prestiżowe kursy muzyczne. Do takich bez wątpienia zaliczyć należy międzynarodowe kursy muzyczne imienia Zenona Brzewskiego w Łańcucie. Kształcą się na nich adepci gry na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, harfie i muzycy zespołów kameralnych. W tym roku miałam przyjemność być na 44. międzynarodowych kursach muzycznych imienia Zenona Brzewskiego w Łańcucie. Byłam tam po raz 8 i bardzo się cieszę, że mogłam tam przyjechać kolejny raz. Uczyłam się u profesora Andrzeja Gębskiego i grałam w jego klasie na koncercie w sali balowej 12 lipca 2018 roku. Zagrałam tam utwór Brahmsa, Scherzo C-moll, sonaty Frei aber einsam i bardzo się cieszę, bo uwielbiam ten utwór. Jest jakby, pokazuje jego charakter i jego twórczość. Bardzo się cieszę, że mogłam uczyć się u tak wybitnego profesora i jestem zachwycona jego nowymi podpowiedziami i propozycjami do mojej gry. Pracowałam z nim nad utworami takimi jak Brahms, Scherzo C-moll, Niccolò Paganini, Caprys 19 i Jan Sebastian Bach, pierwsza sonata G-moll. Na kursach spotkałam wielu moich przyjaciół i spędzałam z nimi dużo czasu. Bardzo się cieszę, że mogłam tam pojechać po raz kolejny, bo jest tam moja jakby druga rodzina.